Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku naszych wirtualnych warsztatów dziennikarskich. Przedstawię Wam cechy gatunku, jakim jest wywiad, twórców i założenia, które z tym gatunkiem dziennikarskim się wiążą. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że napisanie wywiadu jest czymś bardzo prostym, banalnym. Wcale tak nie jest, słuchajcie, bo wywiad, który gatunek dziennikarski wywiad nie jest tożsamy z wywiadem, tym, który przeprowadza dziennikarz, zbierając informacje do kolejnego tekstu. Musimy sobie uświadomić, że wywiad jako gatunek dziennikarski musi przedstawiać albo bohatera naszej rozmowy, naszego rozmówcę, albo być skupiony na pewnej sprawie, pewnej idei, która jest przedstawiona w tekście, albo wywiad może dotyczyć zarówno bohatera, jego pasji na przykład, jak i nawiązywać do pewnych wydarzeń. To jest taki trójpodział. I sam wywiad ma określoną budowę, czy najpierw przedstawiamy naszego rozmówcę, kim jest, z czego jest najbardziej znany. Możemy w wywiadzie również na końcu, ja na przykład tak robię, nie ukrywam, że wywiad jest bardzo ważny dla mnie, lubię gatunek dziennikarski wywiad. I na końcu przedstawiam zawsze notatkę właśnie przedstawiającą biografię danego rozmówcy, albo jeśli wywiad dotyczy, powiedzmy, jakichś wydarzeń, cyklu jakichś wydarzeń, to wtedy przygotowuję taki chronologiczny układ wydarzeń, taką notatkę, żeby czytelnik wiedział, o czym jest materiał, żeby mu przybliżyć pewne fakty. Wywiad jest przytoczony w mowie niezależnej, czyli mamy pytania, odpowiedzi, pytanie, odpowiedź, taki układ. Tutaj również, podobnie jak w reportażu, mamy do czynienia z przemyślaną, harmonijną koncepcją tekstu. Czyli mamy jego pierwszą część, w której wprowadzamy nasz temat. Możemy robić taki układ od tego, co bardzo ogólne, do szczegółu, albo odwrotnie, czyli zacząć od mniej istotnych szczegółów, a zakończyć na przykład materiał ogólną sentencją. I również wywiad musi kończyć się pewną puentą, żeby czytelnik, żeby został czytelnik zachęcony do refleksji. Wywiad też jako gatunek publicystyczny zachęca do refleksji, do skupienia się, do tego, żeby zastanowić się nad danym wydarzeniem, nad pewnymi faktami, czy nad pewną osobowością. Wywiady, słuchajcie, w dużej części przeprowadza się albo z celebrytami, z osobami, które są znane, z aktorami, kompozytorami, piosenkarzami. Wywiady mogą być przeprowadzane również z osobami, które są pasjonatami chociażby, nie wiem, motocykli, starych samochodów. Na przykład osoby, które są wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa, tak jak pan Adam Daszewski, były dziennikarz Dziennika Zachodniego, który ma 20 tysięcy sztuk pocztówek marynistycznych, czyli związanych z morzem, a jeśli chodzi o flotę polską, o pocztówki przedstawiające flotę polską, jest wpisany właśnie do polskiej wersji, polskiej edycji Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ jego zbiór jest największy na świecie.
Ja sama na przykład przeprowadzałam wywiady chociażby z panią Ewą Wachowicz, która niedawno była gościem Muzeum Miejskiego Sztygarka. Rozmawiałyśmy o gotowaniu, bo pani Ewa Wachowicz prowadzi cykle, jest dziennikarzem kulinarnym i prowadzi cykle Ewa Gotuje w Polsacie i w internecie również. Przeprowadzałam też wywiad chociażby ze zmarłym niedawno liderem grupy Budka Suflera Romualdem Lipką i również wtedy z panem Krzysztofem Cugowskim. To dzisiaj wspominam te wywiady. Rzeczywiście zrobiły na mnie wielkie wrażenie, ale też chociażby rozmawiałam z aktorem Bogusławem Lindą, Janem Kobuszewskim, którzy, słuchajcie, są znani z swojej działalności kulturalnej, artystycznej. Musimy również, słuchajcie, uświadomić sobie, że wywiady wiążą się z takim pojęciem jak autoryzacja, ponieważ wypowiedzi naszego rozmówcy są przytoczone w mowie niezależnej, musimy dokonać autoryzacji takiego materiału, czyli musimy przeczytać tekst naszemu rozmówcy, żeby go zaakceptował. Taki obowiązek nakłada na nas prawo prasowe, które jest taką dziennikarską biblią, zbiorem dziennikarskich nakazów, zakazów, praw i obowiązków. I chciałabym tutaj przytoczyć Wam fragment wywiadu z kardiologiem, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim pod tytułem „Jak ktoś nie czuje strachu, to jest głupi”. I teraz czytam, słuchajcie, fragment. Ten wywiad został przedrukowany z magazynu TVN24 i jego autorem jest Krzysztof Skórzyński. I teraz fragment. Nie obawia się pan, że Polakom w pewnym momencie zacznie brakować kontaktu z rodzinami, z najbliższymi? Oczywiście, obawiam się i to bardzo. I wtedy będzie ten moment, w którym ludzie sami zaczną sobie poluzowywać restrykcje? Jest takie zagrożenie, dlatego uważam, że powinniśmy już powoli iść w kierunku obowiązkowych maseczek na ulicach, w sklepach, w pracy. Ten wywiad został opublikowany zanim wszedł w życie nakaz noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych na co dzień, dlatego właśnie dziennikarz zwraca uwagę na te kwestie. I dalszy fragment tekstu. Mamy coraz więcej ludzi bezobjawowo zakażonych. I wtedy ta maseczka ma sens. Ona oczywiście jest dla chorych, ale są też chorzy bezobjawowo. Do tej pory mieliśmy jeszcze bardzo mało takich chorych w Polsce. W związku z tym prawdopodobieństwo, że ktoś na ulicy czy na spotkaniu zetknie się z osobą zakażoną, było relatywnie nieduże. Teraz jest coraz większe. I w każdym wywiadzie, słuchajcie, ważne jest to, aby dziennikarz zadawał pytania, które pozwalają naszemu rozmówcy na to, żeby rozwinął swoją wypowiedź. Oczywiście są pytania, na które odpowiedź jest tak lub nie, albo nasz rozmówca może powiedzieć też nie wiem, ale słuchajcie, musimy omawiać nasze materiały tak, żeby nasz rozmówca czy nasi rozmówcy mogli powiedzieć szerzej. Pytania, które powinny zmuszać naszych rozmówców do tego, żeby powiedzieć więcej, żeby
słuchajcie, pokazać cały cykl wydarzeń, cały cykl tego, co chcemy przekazać. Oczywiście tutaj jeszcze taka mała uwaga, to o czym wspominałam, ponieważ ja pracuję od blisko 20 lat, więc te wywiady, o których wspominałam, właśnie z nieżyjącym już niestety Romualdem Lipką, czy z nieżyjącym już Janem Kołuszewskim, miały miejsce odpowiednio wcześniej. To nie jest tak, że przytaczam, słuchajcie, przykłady tylko z ostatniego tygodnia, czy ostatniego roku mojej pracy. Ponieważ tak jak mówiłam, lubię technikę wywiadu, bo ona pozwala pokazać mi rozmówcę w jak najbardziej taki sposób, w którym to on jest ważny, a nie ja. Ja w ogóle lubię takie techniki dziennikarskie, takie gatunki, w których właśnie mogę pokazać pewne wydarzenia, mogę zachęcić moich rozmówców i moich czytelników do refleksji, a sama wolę pozostać w ukryciu. Tak się mówi właśnie, że wywiad jest taką formą, która pozwala dziennikarzowi schować się za pewnymi pytaniami, schować się za tym, co pokazuje wtedy, kiedy omawia swoich rozmówców, swoich bohaterów. Oczywiście nie oznacza to, że dziennikarz nie powinien się do wywiadu przygotować. On powinien mieć dokładnie przygotowane z góry pytania, przemyślane. Nie możemy naszych rozmówców pytać w ten sposób: proszę coś powiedzieć albo proszę się przedstawić. Bo to jest dobre na pierwsze pytanie, ale jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć o naszym rozmówcy, tych pytań musi być więcej, one muszą być przemyślane i muszą w sposób dokładny omawiać naszego bohatera, muszą dotyczyć jak największej liczby faktów z jego życia. A nie zadamy dobrych pytań, jeśli nie będziemy porządnie przygotowani do naszego wywiadu. Także słuchajcie, podsumowując, wywiad pokazuje naszego bohatera, jest przytoczony w mowie niezależnej, czyli mamy układ pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Wywiad wymaga autoryzacji, czyli przeczytania naszemu rozmówcy albo wysłania za pośrednictwem e-maila jego wypowiedzi, żeby mógł się z nimi zapoznać i zaakceptować do druku czy do publikacji elektronicznej. I co istotne, wywiad może dotyczyć bohatera, czyli naszego rozmówcy, może dotyczyć sprawy, albo może pokazywać pewne wydarzenia, które dziennikarz uzna za ciekawe. Teraz chciałam Was zaprosić na konsultacje. Będę na Was czekać pod telefonem. Będę dla Was dostępna pod adresem mailowym, a także na Facebooku, na Messengerze. I zapraszam do konsultacji 29 kwietnia w środę między godziną 9 i 11. A na następne zajęcia zapraszam Was także w formie wirtualnej w maju. Bardzo dziękuję.